Jest takie miejsce, którego nie zbudowaliśmy sami. Miejsce, którego nie ma na mapach. Tutaj rozpoczyna się historia utraty nadziei. Zatraciliśmy sztukę czytania i rozumienia twarzy nieznajomych, będąc tak zagubionymi w mroku naszych samotnych serc. Kiedy spotykamy na naszej drodze Zbawiciela, krzyżujemy Go, biegamy wokół palących się świateł jak zahipnotyzowani. Wystarczy, że zgasną, a upadamy. Potykamy się o rzeczywistość, której nie możemy zmienić. Odizolowani przez społeczne role. Jest takie miejsce, którego nie stworzył człowiek. I nie możemy tam dotrzeć. Dlatego też pragniemy i pragniemy i pragniemy. Czym jest to pragnienie? Dlaczego pragniemy? Odnajdujemy ukojenie w szerokich przestworzach. Odnajdujemy pokój, którego nie znamy. Tę ciszę wewnątrz naszej pustki. I w tej ciszy jest głos. Wezwanie. Ktoś wzywa. On zna tego, kogo wzywa. On zna naszą pustkę, nasze osamotnienie. On zna to miejsce, którego nie ma na mapach, którego nie zbudował człowiek. On wzywa nas, ponieważ wpisał wieczność w nasze serca. Jego słowa są dla tych, którzy od dawna błądzą. Jesteś ukochany. Popłyń z prądem tej miłości. Pozwól jej odnaleźć ciebie. W następnym filmie.神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。